Dzisiaj mamy 24 czerwca, jest godzina 11, świeczki są zaktualizowane na godzinę 10:45, a to jest tydzień na GPW. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem licencjonowanym doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym specjalizującym się w teorii fal Elliotta. Zapraszam do odsłuchania naszego cotygodniowego nagrania, w którym to odnoszę się do poszczególnych indeksów, branż i walorów z naszej rodzimej giełdy. Odnoszę się oczywiście w kontekście analizy technicznej teorii fal Elliotta i tradycyjnie ten większy, szerszy kontekst fundamentalny, makroekonomiczny, to pod co grają inwestorzy, mogą Państwo o tym kontekście posłuchać w tygodniu na giełdach zagranicznych, czyli moim drugim poniedziałkowym nagraniu. I myślę, że zwłaszcza w tym tygodniu i przyszłym warto słuchać to drugie nagranie, gdyż mnóstwo takich wydarzeń nam się nawarstwiło, które będą, myślę, determinować trendy na rynkach światowych, w tym również na naszej giełdzie, na najbliższe kilka miesięcy. Jeśli chodzi o nasze indeksy, krótka aktualizacja sytuacji na głównych indeksach. Jeśli chodzi o WIG czy WIG20, oba te indeksy wyglądają tak, jakby miały sfinalizować korekty wzrostowe po tym dość silnym spadku, jaki nastąpił w minionych tygodniach. Dominująca tendencja spadkowa nie została jeszcze zakończona, po niej mieliśmy 10 miesięcy korekty płaskiej, które nam najprawdopodobniej ukształtowały falę B, następnie mamy pierwszą falę w pięciofalowej sekwencji spadkowej kształtującej falę C, czyli domykającej tą korektę, która rozpoczęła się w styczniu 2018. Następnie trójfalowe odreagowanie. To odreagowanie swoim kształtem może nie wygląda zbyt ładnie. W sensie można wyróżnić tutaj dynamiczną strukturę odbicia charakterystyczną dla zygzaka. Natomiast kształt fal wskazuje, że albo fala C jest niedociągnięta, albo zdecydowanie wydłużona w stosunku do fali A, w zależności, który scenariusz przyjmiemy, natomiast pasuje nam miejsce, w którym się zatrzymaliśmy, bo cena doszła do 61,8% zniesienia Fibonacci'ego fali pierwszej, domykając lukę Bessy, czyli jest to idealne miejsce do finalizacji ruchu wzrostowego. No i moim zdaniem potrzebujemy jeszcze ukształtować dwie spadkowe fale, które jakby przedzieli korekta horyzontalna, czyli fala czwarta, do tego, aby całą sekwencję spadkową można uznać za skończoną. Na wykresie miesięcznym, te wykresy również Państwu pokazywałem, bronimy cały czas linii trendu, choć moim zdaniem ta linia trendu powinna zostać sforsowana. No i według dwóch scenariuszy, dwa typy korekty spadkowej w formie regularnej do 52 tysięcy punktów bądź w formie wydłużonej do 45 tysięcy punktów. Moim zdaniem ten scenariusz powinien zostać zbudowany, zanim możemy myśleć o powrocie długoterminowej hossy, czyli najbliższe miesiące raczej pod znakiem kontynuacji tej przeceny i po osiągnięciu jednej z dwóch stref, jeśli oczywiście cena zareaguje w której z tych stref, spodziewam się powrotu silnej tendencji wzrostowej w stronę nawet 100 tysięcy punktów i zdecydowanie wyżej. Wtedy mielibyśmy ten wariant różowy rozgrywany, czyli fala pierwsza, druga, następnie podfala pierwsza, druga i budowalibyśmy właśnie trójkę w trójce, czyli tą najbardziej właściwą, najbardziej dynamiczną, najbardziej wydłużoną część hossy, tak naprawdę właściwą część hossy. Oczywiście ten scenariusz będzie grany wtedy, jeśli któraś z tych stref wsparć wytrzyma, bo ewentualne przełamanie dołka tej różowej fali drugiej oznaczałoby aktywowanie się alternatywnego, tego niedźwiedziego, beriszowego scenariusza falowego. Natomiast na chwilę obecną ja skupiam się na finalizacji tego ruchu, który rozpoczął się styczeń 2018. Po finalizacji tego ruchu spadkowego możliwe jest silne odreagowanie na rynku. Na WIG20 mamy podobny wariant falowy. Tutaj przerysowałem trochę kształt tej korekty kilkunastomiesięcznej, mianowicie koniec fali A w tym samym miejscu, natomiast uznałem, że ten szczyt nie jest tak zwanym ortodoksyjnym szczytem w teorii fal Elliotta. Jest to szczyt pośredni wynikający z fali B w trójkącie. Ortodoksyjny szczyt wyznaczający koniec fali B
został ukształtowany wraz z tym szczytem na WIG-u. Następnie mamy 5 fal spadkowych, jedynka, trójfalowe odreagowanie, trochę silniejsze. Zatrzymujemy się na linii trendu spadkowego. Finalizujemy najprawdopodobniej fali drugiej, no i spodziewam się powrotu tej sekwencji spadkowej w następujących tygodniach, zwłaszcza, że MWIG i SWIG aż prosi się o powrót przeceny, bo na MWIG-u po zakończeniu fali B mamy bardzo ładną pięciofalową sekwencję spadkową. Koniec jedynki, trójfalowe odreagowanie, koniec dwójki. Oczywiście ostatnia, w sensie piątkowa sesja, ten kształt świec nie jest zbyt jakiś klarowny ze względu na to, że mieliśmy rolowanie kontraktów i zawsze się to wiąże właśnie z dość dużą zmiennością, silnymi ruchami w dwie strony. Natomiast na wykresie tygodniowym czy miesięcznym wygląda to dość klarownie. Skończona fala A, skończona krótkie odreagowanie, fale B, które dochodzi do skrzyżowania dwóch ważnych linii trendu. Na wykresie tygodniowym pierwszy ruch spadkowy, tak jak Państwu pokazywałem na wykresie ciennym, to jest jedynka, odreagowanie to dwójka. No i potrzebujemy ukształtować falę trzecią, korekta w fali czwartej i falę piątą, co pozwoliłoby domknąć nam tego zygzaka spadkowego ABC tworzącego falę drugą. Zejście do strefy 3200 i silne odbicie na 8-10 tysięcy punktów. Taki jest dominujący scenariusz na MWIG-u. No i w przypadku SWIG-u również mamy powrót do tendencji spadkowej, czyli fala pierwsza w impulsie, ten ruch boczny kształtuje nam falę drugą, no i powinniśmy zobaczyć kolejną falę, trzecią, czwartą, piątą, zejście do 10 tysięcy punktów i koniec fali piątej. Silne odreagowanie po osiągnięciu 10 tysięcy punktów przed nami. Jeśli chodzi o poszczególne branże, cały czas negatywnie wypowiadam się o deweloperach gier. CD Projekt po przekazaniu podczas targów E3, czy przed tak naprawdę właściwymi targami E3, na prezentacji Microsoftu, mianowicie na prezentacji konsoli, nowej konsoli Xbox, podał datę premiery Cyberpunku. Mieliśmy tą jedno jeszcze pchnięcie do góry, no i od tego momentu sprzedawanie faktów z poziomu 233 zł, przeceniamy się, już przeszło jakieś 15%, no i walor prawdopodobnie będzie kontynuował tą przecenę. Pięciofalowa formacja wzrostowa została zbudowana, przebijamy linię trendu, no i tak naprawdę na chwilę obecną kształtują nam się dwa scenariusze, czyli albo rozwijanie korekty spadkowej, która osiągnie 61,8% zniesienia Fibonacciego tej sekwencji wzrostowej, czyli 165, albo wracamy w stronę dołka fali czwartej niższego rzędu 124, czyli jeden z tych dwóch poziomów, natomiast w krótkim terminie najprawdopodobniej będziemy dalej sprzedawać fakty i realizować zyski po tym, jak data premiery została poznana. Jeśli chodzi o pozostałe spółki z sektora deweloperów gier, 11bit ma taki wariant alternatywny trójkąta, który dopuszcza możliwość ponownego wyrwania gdzieś w stronę 440 zł, aczkolwiek też nie jest to wariant konieczny, być może już fala pierwsza, druga w nowej sekwencji spadkowej się kształtuje, natomiast ta strefa oporu, tak jak na CD Projekcie nie udało się tej strefy oporu trwale przełamać, tak i na 11bicie ta strefa nie powinna być trwale przełamana. Najprawdopodobniej sfinalizowaliśmy już, bądź będziemy finalizować falę B, no i w przypadku 11bita te wskazanie jest trochę bardziej, tutaj bym powiedział, dramatyczne niż CD Projektu, bo dominująca tendencja spadkowa nie została zakończona, czyli 5 fal spadkowych po tym, jak został zdyskontowany sukces Frostpunka, zostało zbudowanych i po tych 5 falach mamy trójfalowe odreagowanie, albo już zakończone, albo będzie się ono kończyć, natomiast po tym ruchu kolejnych 5 fal w dół na sfinalizowanie tej tendencji rozpoczętej po właśnie sukcesie Frostpunka. Jeśli chodzi o Playway, kolejny deweloper dominujących 5 fal spadkowych ukształtowanych, trójfalowa korekta wzrostowa, która zatrzymuje się na istotnych strefach falowych i na linii trendu zrealizowana. No i ten wykres dość dobrze przypomina wykres CD Projektu, gdy CD Projekt kształtował swój szczyt w rejonie bodajże 250-60 zł. Po ukształtowaniu tego szczytu powinniśmy zejść poniżej dołka fali 1
przełamanej na A. No i w przypadku Playwaya mamy dwa miejsca, do których cena powinna zmierzać. Ten minimum to jest 155, natomiast bardziej prawdopodobny wariant zakłada przecenę gdzieś w stronę 143 na równość fal i wtedy byłaby to korekta spadkowa w ruchu wzrostowym. Natomiast w przypadku przełamania tej strefy zejścia w stronę 120 prawdopodobnie budowalibyśmy impuls spadkowy, czyli te przeceny mogłyby znieść całego tego korekcyjnego trójkąta, z którego wybiliśmy się górą. Ten Square Games poprawił swoje minimum, wygląda na razie na kształtowanie układu 1-2-1-2. Zatrzymaliśmy się na linii trendu spadkowego, to pięciofalowe zejście jest ładnie widoczne na wykresie godzinowym, trójfalowe odreagowanie, to by znaczyło, że możemy się pozycjonować na silniejszy ruch spadkowy, czyli trójka w trójce, i zmierzamy w stronę 80 zł. Natomiast w wariancie bullishowym trójfalowa korekta i możliwy powrót do wzrostu, natomiast nie wydaje mi się, żeby to ten wariant był rozgrywany. Niemniej jednak mamy trzy fale, jest 50% FIBO, więc póki ten dołek lokalny będzie utrzymywany przez popyt, to dopóty mamy szansę na jakby rozwinięcie tego ruchu wzrostowego. Natomiast sforsowanie tych minimów będzie oznaczać najprawdopodobniej silniejszą przecenę na tychże papierach. CI Games tu na razie niewiele się dzieje, natomiast w długim terminie powinniśmy się z tego trójkąta korekcyjnego wybijać dołem w kierunku przeceny, przepołowienia kursu, natomiast to przepołowienie wygląda na to, że dopiero może być przed nami. Czyżby kolejna nieudana premiera snajpera nas, jakby była przed nami, to by mogło zwiastować właśnie taki gwałtowniejszy, bardziej dramatyczny ruch. No falowo na razie nie jest absolutnie do podbierania Sea Games, tak to wygląda. Natomiast do podbierania powoli przymierza nam się energetyka. Energetyka poprawiła swoje historyczne minimum, czyli cały czas może finalizować tą falę piątą, bo mamy falę pierwszą, falę drugą, falę trzecią, falę czwartą w klinie spadkowym, no i następnie zygzak A, B, C, koniec fali piątej. Klasycznie fala piąta powinna dojść w okolice ograniczenia klina, nawet je nadbić, natomiast zdarzają się takie kliny, w których nie dochodzi, natomiast raczej jest to sytuacja rzadsza. Natomiast na wykresie dziennym mamy ładnego trójkąta, z którego wybiliśmy się dołem. No i jeśli cena miałaby wybić się powyżej 2110 punktów, no to to mogłoby oznaczać negację tego trójkąta, no a gdybyśmy wyszli powyżej 2185, to oznaczałoby też zanegowanie takiej alternatywy wydłużonego w czasie, bardziej rozwleczonego w czasie trójkąta, czyli jeżeli będziemy w stanie 5% wyżej podejść na 2185, to prawdopodobnie może to oznaczać już rozpoczęcie tego ruchu odwrotnego na energetyce. Tu mamy cały czas dość dużą dywergencję, jakby na razie powiedzmy umiarkowane wyprzedanie rynku na tych większych interwałach czasowych i zwiastuje to możliwość odbicia, tym bardziej, że na poszczególnych spółkach dzieje się już ciekawie. Tauron jako pierwsza ze spółek poprawił tak znacząco minima, jakby dostosował się swoim kształtem do pozostałych przedstawicieli tego sektora, prawdopodobnie finalizując klina spadkowego. Lekko przebiliśmy dolne ramię klina, czyli to jest zjawisko jak najbardziej pożądane. No i też pozytywnie trzeba zinterpretować ten ruch falowy na wykresie godzinowym czy 15-minutowym, bo mamy 5 fal wzrostowych, widać ewidentnie jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, trójkątem i piątkę. Następnie trójfalowa korekta, no i wygląda na to, że możemy wracać do ruchu wzrostowego. Czyżby Tauron był pierwszą spółką rozpoczynającą ten ruch wzrostowy? Tak by to wyglądało. Na razie bardzo pozytywnie należy ocenić tą akcję, czyli zawrócenie na tym, że dolnym ramieniu klina wraz z impulsem na wykresie godzinowym czy 15-minutowym. Ciekawie zaczyna wyglądać energia. Wprawdzie w przypadku energii nie poprawiliśmy dołka 1,715. To może nastąpić, aczkolwiek mamy ukształtowaną, dominującą, trójfalową tendencję wzrostową, po której nastąpiła nam trójfalowa tendencja spadkowa. Taki scenariusz faworyzuje nam wariant klina. I wariant klina, przepraszam, oczywiście nie wariant klina, tylko korekty płaskiej, czy też korekty regularnej, czy też korekty nieregularnej. Z
statystycznie częściej występują korekty nieregularne. Natomiast patrząc, jak zachowuje się cena, zastanawiam się, czy przypadkiem nie będziemy mieć do czynienia z korektą regularną. W przypadku korekty płaskiej regularnej dołek fali A, czyli początek fali A, nie powinien już być przełamany. W obu tych korektach cena powinna znieść co najmniej 90% fali A. To już można odnotować. Na wykresie godzinowym widać dość już sporą dywergencję, która nam się zarysowała. Aczkolwiek ten dołek 7,15 może jeszcze zostać nadbity. Tego jakby nie przesądzam. Nawet może zostać poprawione minimum historyczne na papierach energii. Wtedy byłby to kształt korekty nieregularnej płaskiej. Natomiast w przypadku poprawienia tego dołka ono powinno być również nieznaczne, czyli to nie jest tak, że po pęknięciu tego dołka kurs powinien jakimś wodospadem spadków się przeceniać. Raczej poprawienie dołka, wypuszczenie na większym interwale czasowym knota i zawrócenie. I w obu tych przypadkach powinniśmy zmierzać następnie w stronę 15 zł na przebicie szczytu fali A. Patrząc po jakiej cenie jest teraz handlowana energia, jest to podwojenie wartości. Również ciekawie wygląda ZEPAK, czyli podmiot jednak w większym stopniu korzystający, czy w największym stopniu z tych spółek wymienionych, korzystających z odnawialnych źródeł energii. I tu w przypadku tego waloru mocno się zastanawiam, czy ten historyczny dołek będzie poprawiony. On by faworyzował wariant clean, ale tu niekoniecznie clean może być rozgrywany. Może być tak, że to jest powiedzmy lokalny dołek i następnie mamy falę A, falę B i falę C, czyli to co energia, ten sam wariant. Tym bardziej, że dość dobrze bronimy tej strefy i również w przypadku ZEPAK-u zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest moment, gdzie już byki zaczną akumulować walory tej spółki. PGE, tutaj cały czas brakuje nam przełamania historycznych dołków, więc w przypadku PGE spodziewam się cały czas tej jeszcze jednej przeceny, jeszcze jednej sekwencji spadkowych, choć trzeba przyznać, że w ostatnich dniach czy tygodniach PGE zachowuje się dość silnie, w sensie dość dobrze broni tej strefy wsparcia, aczkolwiek z punktu widzenia teorii falowej, no to ten jeszcze jeden ruch wzrostowy powinien nastąpić, aby tendencja została sfinalizowana. No i Enea jako lider w sektorze buduje już ten ruch wzrostowy, aczkolwiek z punktu widzenia teorii falowej ruch ten jest lekko niepokojący z tego względu, że faworyzuje nam wariant zygzaka wzrostowego, czyli wzrostowa fala A, następnie trójkąt, z którego dzisiaj wybiliśmy się górą, który nam zbudował falę B i wzrostowa fala C. I to byłby wariant, który raczej uniemożliwiałby nam wzrosty w stronę 12 zł. Być może oczywiście jakiś wariant 1 typu korekta W, X, Y też byłby na siłę możliwy, ale wtedy musimy zobaczyć tą dynamikę wzrostu. Na razie Enea zaczyna rosnąć, choć ja preferowałbym ten wariant oznaczony tak jak Państwo widzą, czyli A, B, czyli nie przebijamy szczytu jedynki, schodzimy następnie falą C, piękna książkowa dwójka i zaczynamy silne wzrosty w stronę 12 zł. Energetyka zaczyna wyglądać ciekawie. No oczywiście powtórzę to, co mówiłem ostatnio, czyli takim impulsem do wzrostów na energetyce byłoby to, jakby na przykład PiS przegrał wybory, jakaś polityczna odwilż na akcjach z tego sektora. Jeśli chodzi o chemię, tutaj niewiele się dzieje, walczymy na istotnych poziomach, czy na ciechu, czy na azotach. Teoretycznie ciech próbuje bronić tych istotnych poziomów, natomiast wygląda na to, że kształtuje trójkąta, z którego mógłby wyłamać się dołem, czyli na razie ani nie jest dla mnie ten papier przekonujący, czy to do kupna, ani też nie jest przekonujący na sprzedaży, do sprzedaży. Ja czekam, co na nim się zadzieje. W przypadku azot po raz kolejny atakujemy bardzo istotny opór w postaci tej linii trendu spadkowego. Teoretycznie na wykresie, na mniejszym interwale czasowym mamy ukształtowaną trójfalową tendencję wzrostową, więc to by nas faworyzowało do wariantu raczej spadkowego, bo w dłuższym terminie uważam, że budujemy falę B w tym niebieskim trójkącie. Więc znowu, czekam, co się wydarzy. Jeśli przebijemy tą czerwoną linię trendu spadkowego, będę się zastanawiał nad inną opcją niż przedstawiony dla Państwa układ falowy, jakąś opcją prowzrostową. Natomiast jeśli nie przebijemy tych poziomów, to w mocy powinien być ten wariant pokazujący,
jednak ten ruch spadkowy w ramach fali B. Na paliwach zakończyliśmy falę drugą, to oznacza, że najprawdopodobniej wracamy do sekwencji spadkowej. Tutaj też jakby niewiele nowego update'u. W przypadku Lotosu to jest, co jest ciekawe, po sfinalizowaniu 5 fal wzrostowych na Lotosie mamy następnie 5 fal spadkowych, czyli początek korekty spadkowej fali A, trójfalowe odreagowanie fala B, odreagowanie, które kończy się w książkowej strefie i następnie mamy falę pierwszą, falę drugą. Na wykresie godzinowym to bardzo ładnie wygląda. Ten ruch spadkowy można rozpisać jako impuls i następnie mamy 3 fale odreagowania, zakończona fala B, 5 falek wzrostowych w ramach fali C. Wygląda to bardzo ładnie na ukształtowanie książkowej korekty i powinniśmy zmierzać dalej w stronę 70 zł. Docelowo ten ruch ABC bardzo ładnie nam się kształtuje w stronę 54-52 zł. Na tą strefę, gdzie znajduje się wydłużona proporcja falowa pomiędzy falą C a falą A, 62% zniesienia Fibonacciego całej sekwencji wzrostowej i dołek fali czwartej niższego rzędu. Tam mogłaby się zakończyć długoterminowa fala druga, czyli zakładam, że fala pierwsza to jest ten cały układ wzrostowy po wybiciu z trójkąta, długoterminowego trójkąta z 2016 roku. 1, 2, 3, 4, 5 to jest fala pierwsza, no i ta trójfalowa sekwencja spadkowa w stronę 53 zł uśrednia byłoby idealnym miejscem do zakończenia fali drugiej, czyli idealnym miejscem do kupna. Ja utrzymuję rekomendację sprzedaj dla Lotosu. Uważam, że powinniśmy dokończyć tą strukturę spadkową, zanim powrócimy do wzrostu. W przypadku Orlenu raczej kształtujemy trójkąt. No oczywiście pytanie, czy on będzie taki karłowaty, jak jest wyrysowany teraz, czy raczej fala C zbuduje nam podwójnego zygzaka wzrostowego, czyli wtedy te górne ramię będzie wyżej, no a sama struktura trójkąta mocno wydłuży się w czasie. Aczkolwiek w długim terminie też czekam na przebicie 80 zł na dokończenie układu spadkowego. Jak Państwo widzą, podobny wariant jak w przypadku Lotosu po wybiciu z długoterminowego trójkąta. To jest wybicie nastąpiło jednak kilkanaście miesięcy wcześniej. 5 fal wzrostowych, które mogły nam ukształtować falę pierwszą i teraz trójfalowa korekta spadkowa. Również powinniśmy zmierzać gdzieś w stronę minimum poniżej 80, a w długim terminie raczej myślę gdzieś w stronę 60 czy 50 kilku złotych, gdzie mogłaby się zakończyć fala druga i to byłaby piękna okazja do długoterminowego, takiego portfelowego wręcz kupna akcji PKN Orlen. Wracamy do, jakby przechodzimy, nie wracamy oczywiście, przechodzimy do kolejnego sektora, banki, niewiele się dzieje, idziemy w bok. Pytanie, czy idziemy w bok trójkątem, budując korektę ABC, czy raczej wybijemy szczyt fali A, to będzie oznaczało ukształtowanie innego układu falowego. Nic ciekawego z moim zdaniem na bankach się nie dzieje. Oczywiście PKO BP wyznacza ten kurs na bankach. Obojętnie, czy przebijemy szczyt fali A, czy nie, powinien ten walor sfinalizować korektę spadkową typu A, B, C, czy w postaci tego czarnego scenariusza, czy w postaci różowego. Dopiero po sfinalizowaniu korekty zastanawiałbym się nad długoterminowym kupnem PKO BP. Na mBanku nic ciekawego nie da się wyrysować. W przypadku handlowego wybiliśmy się z korekcyjnego trójkąta, rozpoczynamy prawdopodobnie kolejny impuls spadkowy 1-2, czyli jesteśmy bliscy sfinalizowania piątki spadkowej na walorach banku handlowego, czyli ten ruch 1-2 po wybiciu z trójkąta, no jeszcze myślę, że 50 czy 45 zł przed nami i tam mogłaby nastąpić silniejszy kontratak strony popytowej. Alior również szykuje się do poprawienia dołków, prawdopodobnie czwórkę trójkątem skończyliśmy. No i na sfinalizowanie pięciofalowej sekwencji spadkowej 1, 2, 3, oczywiście te fale są pomylone, przepraszam Państwa, jakiś błąd edytorski, 3, 4, 5. Dołek fali trzeciej powinien zostać przełamany, walor powinien przebić 48 zł, osiągnąć 47, może niżej. Jeśli tam uaktywni się popyt,
Będzie to bardzo ciekawy układ falowy do silniejszego zaangażowania się w banki. Natomiast zanim to nastąpi, ja cały czas czekam najpierw jednak na przebicie tych 48 zł i będę się zastanawiał, czy to nie jest dobry moment do kupna walorów Alioru. Uważam, że jest to dobry moment dzisiaj, wręcz jest idealny moment do kupna walorów Inga, gdyż w przypadku ING raczej rozgrywamy korektę wzrostową w ramach większej sekwencji spadkowej, bo wybiliśmy się z klina pięciofalowego, ukształtowaliśmy pięć fal spadkowych, prawdopodobnie jedynkę, natomiast wygląda to tak, że budujemy zygzaka wzrostowego ABC. Na wykresie dziennym mamy to podejście w ramach fali A trójkąta, z którego się wybiliśmy górą i wygląda to na falę pierwszą i następnie trójfalowe zejście. I wygląda to tak, że INK jest w bardzo fajnym miejscu krótkoterminowo do podebrania z możliwością pchnięcia w stronę 210 zł i ucięcia tak naprawdę pozycji. Natomiast patrząc, to jest mniej więcej kilka procent zysku, takie myślę, ten ruch powinien być dość szybki, więc wygląda ciekawie, natomiast wygląda ciekawie oczywiście w krótkim terminie, bo po tym ruchu może korekta wzrostowa być zwieńczona. W zeszłym tygodniu kolejny był spektakularny rajd telekomów, kolejny prawdopodobnie budowaliśmy po prostu falę piątą. Był kolejny news o tym, że Orange będzie podnosił w pewnej taryfie ceny, no i to oczywiście spowodowało kolejną falę wzrostową na Orange'u. Na wykresie godzinowym wygląda to najprawdopodobniej tak, czyli zbudowana fala pierwsza, druga, następnie wydłużony impuls, fala trzecia, czwóreczka i kolejna sekwencja wzrostowa, czyli jeszcze powinniśmy przebić ten szczyt 7,40, gdzieś dojść w stronę 7,60. Oczywiście alternatywa jest taka, że ta fala trzecia dopiero w rejonie 7,60 powstanie. W ujęciu długoterminowym, miesięcznym wybicie, zasięg wybicia z formacji RGR, czyli głowy z ramionami, wypada w rejonie 7,80. Wydaje mi się, że te strefy powinny zostać osiągnięte, a w długim terminie utrzymuję swoją rekomendację w stronę 11-12 zł. Wygląda to na razie na dynamiczny trójfalowy ruch wzrostowy. Oczywiście P do E Orange jest na razie w kosmosie, natomiast jeśli faktycznie te podwyżki będą wdrażane, to powinniśmy zobaczyć poprawę wyników i P do E wtedy powinno się mocno zmienić. Się powinna spaść wartość, bo teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, wskaźnikowo wycena Orange'u jest w kosmosie, natomiast technicznie on wygląda cały czas po prostu dobrze i może być tak, że zobaczymy te 7,80, 8,50, potem jakąś konsolidację i kolejny ruch w górę. Jeśli to by nastąpiło, to będziemy mieć klarowny, pięciofalowy wtedy ruch wzrostowy, czyli sygnał do odwrócenia, do zakończenia 20-letniej korekty spadkowej. Na razie dynamiczne, trójfalowe odreagowanie, w krótkim terminie cały czas potencjał kupna, a ja będę się bardzo mocno przyglądał, czy z tego trójfalowego odreagowania nie powstanie impuls. Według mnie powstanie, a to będzie sygnał do długoterminowego odwrócenia się sytuacji technicznej na telekomach. Tego ruchu może na razie nie potwierdzać play, bo w przypadku playu mam rozpisany cały czas ten ruch jednak trójfalowy, czyli trójfalowej dynamicznej korekty, fala A, fala B, jedynka, dwójka. Pytanie, czy to już jest koniec 3, 4, 5 i koniec fali C, czy raczej 3 i budujemy czwórkę w trójkącie, czy czwórkę w postaci korekty płaskiej? Oczywiście, aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zejść na jakieś intradaye, czyli mamy wykres 5-minutowy, no ten ruch wygląda impulsowo, tak naprawdę na razie nie jest jeszcze nic rozstrzygnięte. Oba warianty falowe są w mocy, czyli możemy budować trójkąta, to jest jeden wariant, możemy ukształtować korektę nieregularną płaską, to jest drugi wariant, w trzecim wariancie mogliśmy skończyć cały ruch wzrostowy, choć patrząc po innych telekomach raczej jeszcze nie. Najbardziej zaczynam się skłaniać do tego wariantu z nieregularną korektą płaską, czyli A, B, C i to by oznaczało, że jeszcze szczyty do poprawienia, czyli play wtedy mógłby zmierzać jeszcze raz powyżej szczytów gdzieś w stronę tych 37 zł, czyli kolejne 10% do góry. No jeśli zaczniemy się, mówiąc kolokwialnie, sypać, to będzie raczej oznaczało już koniec tej tendencji. No i negacja oczywiście po przebiciu jedynki, chociaż tak naprawdę gdzieś jak zejdziemy w stronę 30 zł, to już będzie mocno niepokojące.
Cyfrowy Polsat ciągle naprzód, no i prawdopodobnie zaczniemy budować sekwencję impulsową, czyli 1, 2, 3, 4, 5, które zbuduje nam falę piątą, bo fala piąta nie powinna być tak krótka. Powinno być wiele fal wzrostowych. Pytanie, czy gdzieś na godzinówce wybiliśmy szczyt, te oznaczenia są nieaktualne. Wydaje mi się, że jesteśmy blisko sfinalizowania całej piątki wzrostowej wyrysowanej od tego poziomu, tak? Czyli od fali E. Czyli gdzieś powinniśmy być blisko sfinalizowania jedynki, korekta kształtująca dwójkę i dalej w stronę w kierunku północnym. Czyli jak Państwo widzą, każdy walor wygląda inaczej. Inaczej play, inaczej orange, inaczej cyfrowy Polsat, aczkolwiek wydaje mi się, że na wszystkich tych trzech walorach możemy zobaczyć jeszcze ruchy wzrostowe. Najsłabiej wygląda technicznie z tej pary play. Aczkolwiek i cyfrowy Polsat, i Orange powinny kontynuować wzrosty. No i oczywiście Netia, która nie ma w sobie telekomu, więc nie uczestniczyła w tych wzrostach, aczkolwiek cały czas tą sekwencję trójfalową wzrostową, finalizującą pięciofalowego klina, powinniśmy zobaczyć, czyli wzrosty w stronę 7,58. To nic nowego, ciekawego na Netii się nie wydarzyło. Przechodzimy do poszczególnych indeksów. WIG20, najpierw KGHM. Silne odreagowanie, kupowane było ryzyko, rósł WIG20, więc oczywiście rósł przede wszystkim KGHM, PKO BP, bo to są główne podmioty napędzające wzrosty na WIG-u 20. Doszliśmy do 61,8 i wygląda na to, że korekta wzrostowa na miedzi również mogła się zakończyć. Dla KGHM-u arcyważne będzie komunikat ze szczytu G20, czy wznowione zostaną rozmowy handlowe, czy nie. Więc patrząc z perspektywy potencjalnego ryzyka i tak naprawdę tego, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wyniku tych rozmów, warto zastanowić się nad upłynnieniem pozycji w KGHM-ie, bo w wariancie alternatywnym, czyli w wariancie rozbudowanego trójkąta, powinniśmy kształtować taki układ. Oczywiście to też już nie jest równość, tylko jest to wariant wydłużony, ale w wariancie tym alternatywnym powinniśmy budować wariant W, znaczy układ, scenariusz W, X, Y, czyli zygzak spadkowy A, B, C, który nam uformuje dopiero większą falę C w trójkącie. I w takim przypadku KGHM mógłby spaść poniżej 20 zł. Taki wariant jest preferowany na miedzi na chwilę obecną, więc z tego względu można zastanowić się nad upłynieniem walorów KGHM-u, tym bardziej, że to odbicie jest typowo na razie korekcyjne. W sensie mamy falę A, trójfalowe odreagowanie, fale B i następnie 1, 2, 3, 4, 5. Bardzo ładnie nam się to spina na razie na trójfalowe odreagowanie. Oczywiście, jeśli z tego powstanie jakiś trójkąt i wybijemy się dalej górą, to będziemy mieć wtedy 5 fal wzrostowych. Natomiast wydaje mi się, że jest to mniej prawdopodobny wariant, ale znowu wszystko będzie zależało od ustaleń na szczycie G20. Patrząc po ryzyku, warto upłynąć tą pozycję i po prostu nie mieć walorów KGHM-u przed tym szczytem. W przypadku Pegniku zaczynamy gdzieś reagować na tej linii trendu. Zielona linia trendu, dolne ograniczenie klina, które było bronione 12-krotnie, zostało przełamane. Linia trendu wyrysowana przez dwa, trzy dołki. Mamy tam jakieś odreagowanie, natomiast aby mówić o silniejszej tendencji wzrostowej, musimy się wybić z tego kanału spadkowego. Jak osiągniemy 5,50, jeśli walor osiągnie 5,50, gdzieś powiedzmy 5,55, znajdziemy na szczyt czwórki, może wtedy faktycznie zaczniemy silniejszy ruch wzrostowy. Zanim to nie nastąpi, to raczej możemy testować cały czas te minima, no i ten dołek jeszcze może być poprawiony. Choć do tych docelowych poziomów 5,20 i poprawienia dołku fali czwartej doszliśmy, zaczynamy jakąś obronę, natomiast te obrony były też widoczne w postaci, w przypadku tego dolnego ograniczenia klina i finalnie obrona była nieskuteczna. Więc odreagowanie prawdopodobnie będzie możliwe. Pytanie, czy to już ten moment, czy jeszcze nie zobaczymy jednak przeceny niżej i dopiero odreagowania. Natomiast nie ma co ukrywać, że po sfinalizowaniu klina, po wybiciu górnego ograniczenia klina, osiągnięciu okolic 7,70, spektakularna przecena. No ponad 2 złote zdjęte z przeceny, jedna z ceny Pegniku, 1/3 ceny została ściągnięta. Walor zachował się po prostu książkowo. JSW, kolejny dołek poprawiony, próbujemy odreagować. Strefa do łapania noży w mocy, bo mamy dolne ograniczenie,
rozszerzającego się tego klina spadkowego, równości fal, istotne na zniesienie FIBO, natomiast intradayowo na razie jest to cały czas łapanie noży. Następny walor PZU tutaj wygląda bardzo solidnie podmiot. Z finansówki, tak szerokiej finansówki, nie licząc oczywiście banków, Kruk, PZU i krótkoterminowo Ink to są trzy najlepiej wyglądające podmioty. PZU obronił nam potężne wsparcie, rozpoczął dynamiczną sekwencję wzrostową i to wygląda na trójfalowy ruch wzrostowy. Atakujemy linię szyi, ta linia szyi w zeszłym tygodniu nie udało się jej przebić. Jeśli tak naprawdę powinniśmy się zameldować w tym tygodniu w tej strefie 44-45 zł, jak ona zostanie złamana, to otwieramy sobie drogę na historyczne szczyty na 52 zł. No i to jest mój wariant bazowy na walorach PZU, więc jak najbardziej warto mieć w portfelu. Przechodzimy do Envigu, Rainbow, walczymy na istotnych oporach. Pytanie jest na walorach Rainbowa takie, czy po sfinalizowaniu fali A ukształtowaliśmy już całą korektę wzrostową budującą falę B, czy budujemy kombinację W, X, Y. Niezależnie od scenariuszy w długim terminie Rainbow powinien się dalej silnie przeceniać. Wygląda na to, że możemy budować falę A, B, C, dwójeczka i następnie zaczynamy 1, 2. Jeśli zobaczymy silniejszy ruch spadkowy, to spadniemy poniżej 14 i to dopiero będzie moment dobrania. Z tych poziomów są bardzo duże jakby ryzyka do tego, że Rainbow może nam się przepołowić. 14, 13 zł jak najbardziej poziomy możliwe. To jest przepołowienie kursu w przypadku Rainbowa. Jeśli nawet wybijemy szczyt, to będzie to raczej korekta złożona W, X, Y, która nam dopiero, ta dwójka nam uciekła, dopiero ukształtuje falę drugą, po której falę drugą, czy tak naprawdę falę, może nawet zróbmy to dużymi literami, to będzie fala druga, fala B w korekcie A, B i dalszy ruch spadkowy C. Kruk, tutaj mamy bardzo duży pozytyw, wybiliśmy linię szyi odwróconej formacji głowy z ramionami i powinniśmy kontynuować wzrosty w stronę 220 zł. Tam mamy dwie techniczne rzeczy, które determinują nam strefę oporu. Jest to średnia krocząca i zasięg wybicia z formacji odwróconej głowy z ramionami i wygląda na to, że mamy budowaną sekwencję podzielonego impulsu. 1, 2, następnie 1, 2, 3. Ta trójka jest minimalnie dłuższa od jedynki, ale jest. Kształtujemy jakąś karłowatą w stosunku do dwójki i czwórkę, z której powinniśmy wybić się górą, no i dalej kontynuować wzrosty. No, na wykresie miesięcznym widać gołym okiem to odwrócenie, to wybicie z kanału, no i zmierzamy w stronę historycznych maksimów w długim terminie, a przynajmniej w stronę 220. Jak najbardziej warto mieć walory kruka w portfelu. Benefit zbliża się do momentu portfelowego, do kupna, natomiast moja obawa w przypadku Benefitu jest taka, że price action z ostatnich tygodni przypomina nam jak nic trójkąta. Czy to na wykresie godzinowym, czy czterogodzinowym, na godzinówce nie mam zaznaczonego tego trójkąta, ale na szybko oznaczę go teraz. 5 fal, czyli fala A, fala B, fala C, fala D i być może już dzisiaj skończona fala E. Zresztą dzisiaj rekomendowałem w atrakcji dnia sprzedaj walory Benefitu, bo wydaje mi się, że ten trójkąt będzie w mocy. Jest tutaj załamany impuls, no wygląda to po prostu na ruch korekcyjny, konsolidacyjny i wydaje mi się, że jeszcze jeden ruch spadkowy w stronę przebicia dołka fali A w stronę 180 zł, zakładam, że to będzie niedociągnięty zygzak, czyli mamy bardzo dynamiczne ramię A, konsolidację i teoretycznie teoria falowa zakładałaby równie dynamicznego ramienia C, natomiast mnie się wydaje, że będzie to niedociągnięty zygzak 480 i silne odbicie potem na domknięcie luki Bessy, bo na wykresie tygodniowym mamy po ukształtowaniu hossy budującej falę pierwszą, tego topa możemy zmazać, tak? Budującej falę pierwszą mamy ABC, fala W, następnie korekta X i znowu ABC, czyli rejon 480 jawiłby nam się jako bardzo fajne miejsce do kupna. Portfelowo tak naprawdę to już jest miejsce do kupna, bo te timingowe zagranie może się nie udać, choć według mnie ono jest dość mocno prawdopodobne, ale być może będzie tak jak kiedyś na energetyce w zeszłym roku,
też wyglądały te walory na trójkąta, a tak naprawdę trójkąty zbudowały jakąś falę drugą w korekcie złożone i zaczęły dynamicznie rosnąć. Natomiast dopóki nie przebijemy szczytu tego 620, bodajże 8, to raczej bardziej prawdopodobne jest wskazanie na jeszcze jedną sekwencję spadkową i dopiero silniejsze odwrócenie. Aczkolwiek w długim terminie zbliżamy się prawdopodobnie do momentu kupna takiego, gdzie kupuj i trzymaj na wiele miesięcy w stronę 1600 zł. CCC, mamy jakieś odreagowanie, natomiast jest to odreagowanie korekcyjne, bo mamy dominującą korektę, czyli tak fala A, następnie mamy tutaj trójkąta jakiegoś wewnętrznego i odbicie. I wydaje mi się, że jeszcze jedna sekwencja spadkowa przed nami. Przez to, jak wygląda to odreagowanie, nie wierzę w to odreagowanie, choć alternatywnie być może to jest koniec tego ruchu spadkowego. Ale na razie nie jestem przekonany. Wydaje mi się, że włączymy sobie jakiś intraday. Wydaje mi się, że tutaj był rozgrywany trójkąt. Można by się spierać, ale raczej mamy tutaj trójkąta barierowego. Jeśli jest to trójkąt barierowy, to wygląda to na zygzaka wzrostowego, czyli fala A, następnie mamy falkę A, B, C, D i E, no i pięć fal wzrostowych, 1, 2, 3, 4, 5, czyli to może być tyle. To może być koniec korekty kształtującej czwórkę. Jeśli odmierzymy sobie Fibonacciego, mamy te pierwsze 23,6. Moim zdaniem bardziej prawdopodobne jest to, że jeszcze jedną sekwencję spadkową zobaczymy i to będzie moment do kupna CCC, aniżeli teraz. Wydaje mi się, że ta korekta zostanie szybko zniesiona. Jakby nie jestem absolutnie przekonany w kształcie tej korekty wzrostowej. No ale w czacie nic się nie dzieje. LC Corp próbuje przełamać górne ramię trójkąta i to byłby bardzo fajny znak, bo jeżeli to górne ramię zostanie przełamane, silna sekwencja wzrostowa w stronę 3,50 może być wygenerowana. Chciałem pokazać czterogodzinówkę. Na wykresie czterogodzinowym po zakończeniu trójkąta, że tak, trójkąt w rejonie 2,40 był zakończony, jeszcze raz przejdźmy na czterogodzinówkę, można tu wyróżnić z rejonu 2,40 jakiś ruch impulsowy, choć tak naprawdę potrzebujemy przełamać ten poziom górnych ramion górnego ramienia trójkąta, tu mamy też powiedzmy linię taką trendu spadkowego, przełamanie tego silnego oporu, na którym jesteśmy, powinno wygenerować dynamiczny ruch i pozwoli nam wtedy ten ruch rozpisać jako 1, 2, 3, bo na razie to są trzy fale po prostu, co oczywiście może faworyzować dalsze rozwijanie w czasie trójkąta. Natomiast portfelowo LC Corp wygląda bardzo fajnie do włożenia. Czy to jest teraz moment na kupno? Raczej jak przebijemy ograniczenia, myślę, że to byłby wtedy lepszy moment do kupna. Natomiast nie pomaga otoczenie, bo pozostali deweloperzy wyglądają gorzej. Dom Development Państwu pokazywałem ostatnim razem. Tam zakończyliśmy prawdopodobnie korektę Echo. Tego Państwu nie pokazywałem w zeszłym tygodniu, natomiast bodajże w atrakcji z zeszłego tygodnia, czy sprzed dwóch tygodni na sprzedaj, właśnie po dojściu do tej czerwonej linii trendu spadkowego i mamy trójfalowy ruch wzrostowy, czyli ruch niestety nietrwały, który powinien być w całości zniesiony, następnie po tym klarowny impuls i kolejny trójfalowy ruch. Zatrzymaliśmy się na silnym oporze, odwracamy się, wygląda na to, że jedynka do poprawienia, jeśli nie w ogóle dołek. Czyli Echo i Dom Development wyglądają na sell, to nie pomaga LC Corp, aczkolwiek nie wykluczone, że pomimo tego LC Corp będzie rósł. Wirtualna zrealizowała target wzrostowy, wybiła się z trójkąta, no ja po prostu czekam na to, co się dalej wydarzy. Teoretycznie sporo miejsca do wzrostów ma jeszcze przed sobą wirtualna, natomiast ja nie lubię kupować w takich miejscach. Tego trójkąta grałem z Państwem, tego trójkąta też z Państwem rozgrywałem. Targety wzrostowe, rekomendacje zostały zrealizowane. Na razie nie ma sygnałów do zakończenia tego wzrostu, więc spokojnie kilkanaście jeszcze procent wirtualna mogłaby rosnąć. Ciekawie wygląda również GPW, bo po zakończeniu teoretycznie trójkąta, to jest dość niespotykany, może znaczy dość rzadko spotykany trójkąt, bo najdłuższą sekwencją budującą trójkąta jest fala A, zazwyczaj najdłuższymi sekwencjami jest fala C. Mieliśmy bardzo rozbudowaną falę A, następnie falę B. Fala C może nie była rozbudowana, natomiast była korektą złożoną.
fala D i płaska, krótka bardzo fala E. Z drugiej strony to pasuje, bo mamy taką zależność falową, że te poszczególne nogi mogą być coraz krótsze i tak też się dzieje w przypadku tego trójkąta. I na razie atakujemy górne ograniczenie trójkąta. Wygląda, że z powodzeniem. Musimy zobaczyć oczywiście, jak się świeczka tygodniowa skończy. Jeżeli natomiast udałoby nam się przebić ten lokalny szczyt, to by oznaczało, że wybiliśmy się z tego trójkąta i możemy zmierzać w stronę, przepraszam, 55 zł. No i przechodzimy do walorów spekulacyjnych, czyli ESWiG, trakcja, bardzo ładny układ na kupno. Nie udało się wykorzystać tego wcześniejszego układu, bo jeszcze raz dno zostało poprawione, natomiast mamy klarowny impuls, trójfalowa korekta i wygląda na to, że trakcja jawi nam się bardzo atrakcyjnie do kupna jako 1, 2 i powinna rosnąć nawet w stronę gdzieś 4,50, czyli do podwojenia wartości. No oczywiście w przypadku tego waloru kupno, poziom obrony jest dopiero poniżej dna fali pierwszej, czyli poniżej tak naprawdę całego impulsu. Natomiast targety wzrostowe 4,450, czyli na podwojenie wartości. Elektrobudowa teoretycznie wygląda ciekawie, natomiast schodzi coraz niżej, tu też nie ma jakiejś sekwencji impulsowej, więc zaczynam się zastanawiać, czy to jest impuls, czy przypadkiem to nie jest A, B i jakieś fala C w klinie kończącym. Teoretycznie w długim terminie mamy bardzo fajne miejsca na elektrobudowie do odreagowania, bo są pewne równości, pewne proporcje. Mieliśmy silny ruch wzrostowy, natomiast na razie schodzimy mocno w dół. Bardzo spekulacyjnie, ale zaczynam powątpiewać, czy uda się wygenerować to odreagowanie zmierzające gdzieś w stronę 30 kilku złotych, bo tam powinno odreagowanie książkowo zmierzać. Celon Pharma. Udało się ładnie wychwycić to odreagowanie, bo publikowałem rekomendacje na kupuj po wybiciu z tego trójkąta, jak wybijaliśmy się tak naprawdę z tego trójkąta. No i właśnie, wygląda na to, że mamy trzy fale spadkowe i następnie trzy fale wzrostowe, czyli A, B, C. Bardzo ładnych pięć falek, no i w tym momencie, chyba w zeszłym tygodniu, jak dobrze pamiętam, przed długim weekendem, odwróciłem się na Celon Farmie. Wydaje mi się, że to jest tyle, czyli zakończona fala W, następnie wzrostowy zygzak, fala X, można już wyodrębnić falę pierwszą, falę drugą, więc zaczynamy prawdopodobnie kolejną falę A, kolejnego zygzaka spadkowego i Celon Pharma ma do poprawienia ten podwójny dołek 36,70, może niżej, może w stronę 34, ale wydaje mi się, że tak 20% z wyceny z Celon Pharma jest do zdjęcia. Pozycje długie do zamknięcia. Moim zdaniem Celon Pharma raczej jest narażona teraz na przecenę, natomiast po zrealizowaniu tego ruchu byłby to bardzo fajny ruch do kupna, bo być może jest to cała duża jedynka i WXY duża dwójka. I to by oznaczało potencjał wzrostów na historyczne szczyty. Alumetal, finalizacja klina spadkowego, była formacja młotka. Gdzieś tam na mniejszych interwałach czasowych można to jakoś zalążki impulsu tutaj znaleźć, choć płynność jest dość mała, żeby to wiarygodnie można było ocenić, natomiast walor wygląda ciekawie. Z tego co pamiętam, bodajże na wykresie dziennym, mieliśmy dywergencję, jakoś specjalnie mocno, no jest wyprzedane, natomiast nie są to skrajne strefy wyprzedania. Wygląda na książkowego takiego klina. Mamy formację młotka, jest dywergencja. Są formacje do tego, aby walor rósł. Falowo ciężko go wiarygodnie oceniać ze względu właśnie na te mniejsze płynności. Natomiast teoretycznie mógłby odbijać nawet w stronę gdzieś 58 zł do 62% zniesienia Fibonacciego klina. Przynajmniej gdzieś w stronę czwórki czy do górnego ograniczenia klina, czyli takie od kilkunastu do kilkudziesięciu procent odbicia możliwe, aczkolwiek tak jak mówiłem, walor mocno spekulacyjny. Echo Państwu już pokazywałem, raczej w dół. Dzisiaj udało mi się chyba trochę szybciej uwinąć z całym webinarem, natomiast też wielkich zmian nie widzieliśmy. Myślę, że te większe zmiany na naszym rynku zdecydowanie mogą nastąpić w przyszłym tygodniu, gdyż prawdopodobnie rynek dostanie albo silny bullishowy, albo silny bearishowy sygnał, więc większa zmienność może nastąpić właśnie w przyszłym tygodniu i lipiec, patrząc po wydarzeniach, które są, czyli właśnie jakiś wynik szczytu G20 i kolejne posiedzenie Fedu, najprawdopodobniej lipiec będzie wyjątkowo aktywny jak na miesiąc wakacyjny.
Dziękuję za uwagę. Zapraszam do odsłuchania drugiego webinaru, gdzie szerzej powiem o tych wszystkich aspektach makroekonomicznych. A na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.